Dalszy sukces. Za chwilę początek spotkania. Przypomnę, że dzień dzisiejszy jako sędzia główny pani Emilia Szymula, a jako sędziowie asystenci pani Anna Dąbrowska oraz pani Katarzyna Szanowska. Jeszcze szybko przypomnę składy, w jakich wystąpią obydwa zespoły. I tak, drużyna Medica Koni w bramce z numerem 12 Monika Sowalska, następnie z numerem 2 Helej Lukas, z numerem 4 Julia Maskiewicz, z numerem 5 Nikol Kaletka, z numerem 7 Dominika Kopińska, z numerem 8 kapitan drużyny gości Natalia Chudzik, z numerem 10 Natalia Pakulska, z numerem 13 Klaudia Olejniczak, z numerem 16 Sandra Sałata, z numerem 17 Gabija Gertrodajte i z numerem 18 Nikol Zając, a trenerem zespołu gości jest pan Roman Jaszczak. Jeżeli chodzi o nasz zespół, to w bramce numer 91 Weronika Klimek, następnie z numerem 5 Agata Sopkowicz, z numerem 9 Kinga Kozak, z numerem 11 Joanna Olszewska, z numerem 13 Angelina Łaskiewicz-Oślizło, z numerem 14 Wiktoria Nowak, z numerem 20 Anna Konkol, z numerem 21 Marlena Hajduk, z numerem 27 Joanna Wróblewska, z numerem 39 kapitan naszego zespołu Natalia Nosowicz i z numerem 40 Marlena Konieczna, a trenerem naszego zespołu jest Witold Zając.
Ja, tak jak już wspominałem, trzy spotkania rozpoczęły się w dniu dzisiejszym o godzinie 11, już się zakończyły. I tak AZS PSW Biała Podlaska przegrał u siebie z Górnikiem Łęczna 0-5. Czarni Sosnowiec pokonali 1-0 AZS UJ Kraków. Natomiast w trzecim spotkaniu Olimpia Szczecin zremisowała bezbramkowo z drużyną AZS-u Wrocław.
brak karetki, czekamy do 20 po. Jeżeli nie będzie, to mecz zakończy się walkowerem. Już. Okej, dzięki. Karetka już jest, także za chwilkę rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie. Miejmy nadzieję, że krótkie opóźnienie nie wpłynie na emocje w dniu dzisiejszym, który z pewnością nie zabraknie. A ja jeszcze raz przypomnę, że dzisiejsze spotkanie prowadzi jako sędzia główny pan Emil Szymula, a jako sędziowie asystenci komandują pani Anna Dąbrowska i pani Katarzyna Krzanowska. Jeżeli chodzi o składy, w jakich występują obydwa zespoły, to drużyna Medica Koni w bramce z numerem 12 Monika Sowalska, następnie z numerem 2 Kelly Lukas, z numerem 4 Julia Maskiewicz, z numerem 5 Nikol Kalepka, z numerem 7 Dominika Kopińska, z numerem 8 kapitan jednej gości Natalia Chudzik, z numerem 10 Natalia Pakulska, z numerem 13 Klaudia Olejniczak, z numerem 16 Sandra Sałata, z numerem 17 Gabija Getgaudajte oraz z numerem 18 Nikolę Zając, a trenerem jednej gości jest pan Roman Jaszczak. Drużyna gospodarzy GKS Katowice, bramce z numerem 91 Zerenka Klimek, z numerem 5 Agata Sotkowicz, z numerem 9 Sandra Kozak, z numerem 11 Joanna Olszewska, z numerem 13 Angelina Maciej-Oślik, z numerem 14 Wiktoria Nowak, z numerem 20 Anna Konkol, z numerem 21 Mariana Hajduk, z numerem 27 Joanna Grublewska, z numerem 39 kapitan naszego zespołu Natalia Nosalik, z numerem 40 Marian Konieczna, a trenerem naszego zespołu jest pan Witold Zając. Thank you.
8 minuta spotkania, mamy pierwszą bramkę dla drużyny Medyka, a jej strzelcem przez strzelczynię bramki był piątym Nikol Kalepka. Thank you.
Karaka. Thank you.
15. Druga spotkania na bramkę drużyny Medyka strzelała Angelina Łączkiewicz-Oślizło, a udaną interwencją popisała się Monika Sowalska. Bliżej.
I 21. minuta spotkania. Niestety druga bramka dla drużyny Medyka. Przegrywamy już 0-2. Trzecia minuta spotkania, żółtą kartkę dla zawodniczki Medyka Konin, a ukarana grająca z numerem 5 Nikol Kolebko. Thank you.
Pierwsza minuta spotkania, a na naszą bramkę strzelał Franciszek 8, Natalia Kudzik.
strzelała Marlena Konieczna. Kontaktowo, a strzeliła ją granica numerem 5 Agata Sobkowicz. Thank you.
42. minuta spotkania, rzut wolny, traf drużyny medyka przy piłce Natalia Chudzik, a w międzyczasie żółtą kartką ukarana zawodnicza GKS-u, rejestr numer 27, Joanna Wróblewska. Thank you.
We'll be right back.
zaczynamy drugą połowę. Mamy jedną zmianę w drużynie GKS-u Katowice. I tak boisko w przerwie opuściło granica z numerem 14. Wiktorię Nowak, dziękujemy za grę. A w jej miejsce z numerem 18 Kamila Kaczyk. Tak jak wspominałem, mieliśmy jedną zmianę w przerwie. To przypomnę składy, w jakich występują obydwa zespoły. I tak, drużyna Medyka, Colin w bramce z numerem 12, Monika Sowalska z numerem 2, Kelly Lukas z numerem 4, Julia Maskiewicz z numerem 5, Niko Kalewka z numerem 7, Dominika Kopińska z numerem 8, kapitan różnych gości Natalia Chudzi, z numerem 10 Natalia Pakulska, z numerem 13 Klaudia Olejniczak, z numerem 16 Sandra Sałata, z numerem 17 Gabia Getgaudajte i z numerem 18 Nikol Zając, a trenerem różnych gości jest pan Roman Jaszczyk. Jeżeli chodzi o GKS-u Katowice, to w bramce z numerem 91 Weronika Klimek, z numerem 5 Agata Sopkowicz, z numerem 9 Kinga Kozak, z numerem 11 Joanna Olszewska, z numerem 13 Angelina Łąckiewicz-Oślizłow, z numerem 20 Anna Konkol, z numerem 21 Marlena Hajduk, z numerem 27 Joanna Wróblewska, z numerem 39 Natalia Nosalik, kapitan naszego zespołu, z numerem 40 Marlena Konieczna, a od 46 minuty z numerem 18 Kamil Tkaczyk, trenerem naszego zespołu jest pan Witold Zając. A dzisiejsze spotkanie jako sędzia główny prowadzi pani Emilia Szymula, a pomagają jako sędziowie asystenci pani Anna Dąbrowska oraz pani Katarzyna Szanowna. Thank you.
przed chwilą na bramkę różnych gości, zutubowanych strzała, Marlena Konieczna, a kontuzję przy próbie dobitki odniosła kapitan naszego zespołu, Natalia Nosek. Pięćdziesiąta trzecia minuta spotkania, rzut wolny dla Medyka, przy piłce Natalia Kudzik. A na naszą bramkę uderza i próbowała grać od 17. Gabija Gezgadaj. Pięćdziesiąta szósta,
minutę spotkania. Ponownie rzut wolny dla medyka, a przy piłce będzie z nim siódmy Dominika Kopińska. Thank you.
61 minuta spotkania. Udana interwencja na naszych bramkach. Weroniki Klimek. Trzecia minuta spotkania. Rzut karny dla medyka Colin. A faulowano w naszym polu karnym, grając z numerem 5. Niko Kaletka. A piłkę ustawia już kapitan drużyny z Konina, grając z numerem 8. Natalia Chudzik. Trzecią bramkę dla drużyny medyka z rzutu karnego zdobywają grająca z numerem 8 Natalia Chudzik. Kolejna akcja drużyny medyka, mamy 65 minutę, na naszą bramkę strzelała Dominika Kopińska, a podawała Natalia Chudzik. Thank you.
68 minuta spotkania. Mamy zmianę w naszym zespole. Boisko opuściła granica z numerem 5. Agata Sobkowicz, dziękujemy jej za grę. A w jej miejsce z numerem 86 Magdalena Wojciech. Mamy również zmianę w drużynie gości. Boisko opuściła grająca z numerem 18 Nicole Zając, a w jej miejsce z numerem 9 Anna Gawrońska. Siedemdziesiąta minuta spotkania, a na bramkę drużyny Medyka strzelała granica do 18 Kamila Kaczyk. Thank you.
74. minutę dzisiejszego spotkania. Rzut rożny dla drużyny Medyka, a przy piłce Natalia Chudzik. Magdalena Wojcik, a kolejna udana interwencja ze strony Moniki Sowalskiej. Let's go!
79. minuta dzisiejszego spotkania, a bramkę w gości strzelała Joanna Wróblewska. Pani sędzio, zapraszamy, karny by. Ale karny jak by. Kupca okulary, że nie jest pierwszy by. Polskiego nauczyć, bo nie rozumie takiej. 84. minuta dzisiejszego spotkania. Rzut wolny dla naszego zespołu, a przy piłce
ma być konieczna, byłem 40, teraz Joanna Wróblewska, a już tylko Joanna Wróblewska, w numer 27. Siódma minuta spotkania, ale zmianę zarówno w naszym zespole, jak i w drużynie gości. W naszym zespole boisko opuściła kapitan naszego zespołu Natalia Nosali. Dziękujemy jej za grę, a w jej miejsce z numerem 16 Nikola Rzęczek. Druga zmiana miała miejsce w drużynie Medyka. Boisko opuściła grająca z numerem 17 Gabia Getgaudajte, a w jej miejsce z numerem 11 Mariana Ibaniszy.
upłynął już regulaminowy czas gry. 90 minuta za nami, a mecz potrwa jeszcze przynajmniej przez 4 dodatkowe minuty. Rzut karny dla drużyny Medyka, a przy piłce końca numer 5 Nikol Kolet. Rzut karny wykonany, na nasze szczęście strzał słupek, także w dalszym ciągu utrzymuje się wynik 3-1 dla drużyny Medyczek z Koniny. Trzecia minuta doliczonego czasu gry. Zmiana w drużynie z Konina. Boisko opuściła granicę numer 10 Natalia Pakulska, a w jej miejsce numer 6 Klaudia Łasicka.
kończymy dzisiejsze spotkanie. Przegrywamy z drużyną Medyka Konin 1-3. Bramki dla naszych przeciwników. Zdobywał w 8 minucie Nikol Kalecka, w 21 minucie Dominika Kopińska, a na 3-1 w drugiej połowie z rzutu karnego w 63.